Panienka idzie po plaży, nagle zobaczyła starą butelkę, podniosła, otarła z brudu, a tu wyskakuje duszek. Panienka pyta, czy będę miała trzy życzenia? Duszek. Nie, przykro mi, ale ja jestem duszek spełniający tylko jedno życzenie. Panienka bez wahania. To proszę o pokój na Bliskim Wschodzie. Widzisz tę mapę? Chcę, żeby te wszystkie kraje przestały ze sobą walczyć, i żeby Żydzi i Arabowie pokochali się między sobą, i żeby kochali Amerykanów i odwrotnie, i żeby wszyscy tam żyli w pokoju i harmonii. Duszek popatrzył na mapę i mówi Kobieto bądź rozsądna, te kraje się biją i nienawidzą od tysięcy lat. A ja po tysiącu latach siedzenia w butelce też nie jestem w najlepszej formie. Jestem dobry, ale nie aż tak dobry. Nie sądzę, żebym mógł to zrobić. Pomyśl i daj jakieś sensowne życzenie. Panienka pomyślała przez chwilę i mówi No dobrze. Przez całe życie chciałam spotkać właściwego mężczyznę, żeby wyjść za niego za mąż, wiesz, takiego, który będzie mnie kochał, szanował, bronił, dobrze zarabiał, nie pił, nie palił, pomagał przy dzieciach, w gotowaniu i sprzątaniu, był świetny w łóżku, był wierny i nie patrzył tylko w telewizor na programy sportowe. Takie mam życzenie. Duszek westchnął głęboko i powiedział. Pokaż mi jeszcze raz tę mapę. Morał tutaj wielki, jak życzenie panienki, ale czy możliwe, aby takiego pana tylko ze świecą szukać, a może bez też się uda i nie będą to tak wielkie cuda?